Powinien być zdyscyplinowany, ambitny. Nie powinien też rozmawiać, to przeszkadza też innym. Według mnie powinien być w miarę chudy. Powinien dzielić się swoimi umiejętnościami. Być staranny. Powinien wszystkim pomagać. Mąż powinien być rozciągnięty, uzdolniony akrobatycznie i umysłowo. Jest skupiony na zajęciach, jest przyjacielski, powinien być zdyscyplinowany. Próbuje każdej techniki. Nie opuszczać treningów. Powinien w sumie słuchać trenerów i robić to, co mu każą. Taki systematyczny na pewno. Nie spóźniać się na zajęcia. Koncentrowany na tym, co robi. Nie boi się nowych rzeczy. Powinien szybko zapamiętywać układy. Taki, który czuje taniec. Nie tańczy dlatego, że ktoś mu każe, tylko dlatego, że chce i czuje to w sobie i to kocha. Kochać to, co robi. Kocha taniec. Powinien kochać to, co robi. Wkładać tu dużo serca i pasji. Coraz podwyższać poprzeczkę, być coraz lepszy. Trzeba dużo uczyć i trenować. Trzeba zdać egzamin do szkoły baletowej. Trzeba się słuchać. Ćwiczyć. Bardzo dużo wymaga ćwiczeń. Trenować w domu. Dużo od siebie trzeba dać. I najlepiej jeździć na różne warsztaty, uczyć się u różnych instruktorów. Na okrągło się rozciągać. No i ćwiczyć na pewno też samemu. Poświęcić się. Trzeba słuchać na zajęciach. Starać się przy każdym ruchu. I się skoncentrować. Nie przejmować się tym, co mówią inni. Zawsze tańczę tak, żeby tańczyć z duszy i tańczyć ciałem. Niekoniecznie zastanawiać się nad korkami, tylko żeby one wychodziły prosto z mojego serca. Ciężko być idealnym, bo idealny musi być po prostu idealny. Myślę, że można być bardzo dobrym, bo taniec to rzecz, która się cały czas rozwija i mogłoby być ciężko być najlepszym. No idealnym no, nie da się w 100% być, bo nie ma idealnych ludzi. Trudno tak być ciągle idealnym i zawsze być idealnym.